Mili Państwo, do omówienia wykorzystujemy takie trzy tematy, takie trzy grupy głosów. Pierwszym to jest umiejętność naśladowania w okresie godowym rywala bądź też samicy. Drugim jest umiejętność naśladowania głosów konkurencji, tak, do terytorium, do pożywienia, a trzecim to jest umiejętność naśladowania głosów ofiar. To głównie drapieżniki się tak wabi, że naśladujemy głos ofiary i ten drapieżnik do nas przychodzi. Najbardziej takim spektakularnym głosem i najbardziej z takim ciekawym i budzącym najwięcej emocji wabieniem jest wabienie jeleni. W okresie rykowiska, godów jeleni, jelenie zaczynają być bardzo aktywne i zaczynają ryczeć. Jest wrzesień, powiedzmy tak połowa września i w lesie zaczynamy słyszeć takie głosy, no, dziwne, tak? Na przykład. Takie tęskne zawodzenie. To jelenie byki, które nie mają łań, a zbliża się okres godowy, chodzą po lesie i zaczynają tych łań szukać. I takim tęsknym głosem nawołują. I takie byki nazywamy organistami albo harmonistami. To są byki, które zaczynają rykowisko. Jeżeli taki głos usłyszymy w lesie, to jest to głos byka harmonisty, który zaczyna inicjować całe rykowisko. Często jest tak, że bez tego głosu, bez tego byka w lesie, rykowisko się w ogóle nie zacznie. A dobry wabiarz, jeżeli jest rykowisko ciche, może je zainicjować i po paru godzinach takiego ryczenia może na drugi dzień cały las grzmieć wręcz od głosów byków. No i do tego rykowiska zaczynają się włączać inne byki młodsze, które no, my tak żartobliwie nazywamy bekadłami. One beczą czasami tak jak takie krowy na pastwisku. Krótko, ale często. I to są młode byczki, które tak naprawdę jeszcze nie wiedzą, o co chodzi w tym rykowisku, ale instynktownie próbują się już do niego włączyć. Inne byki starsze, które już w rykowisku brały udział, zaczynają penetrować łowisko, ryczeć, szukać miejsc rykowiskowych i szukać łań. Gromadzą wokół siebie chmarę. I gdy zgromadzą taką chmarę wokół siebie, to muszą ją wybronić. Wybronić przed tymi, które jeszcze nie znalazły, tak? Byk zaczyna ryczeć głosem straszącym, a wokół niego i tych łań, które zgromadzi, zaczynają się też gromadzić byki, które nazywamy kibicami. Kibic próbuje odbić łanie, żeby zostawić te swoje geny w łowisku, tak? A byk stadny broni łań. I zaczyna być taka rywalizacja. I tą rywalizację słychać też w głosie byków, tak? I teraz. Ryczy sobie taki kibic, ten z tym głosem, bo szuka, a stary go straszy. Najpierw kibic. A byk stadny straszy. Przez jakiś miesiąc rykowisko toczy się w ten sposób, że byki, które szukają łań, próbują temu bykowi staremu, stadnemu tą łanię odbić. Ale może być taki moment, że taki byk szukający stwierdzi, że no ja jestem na tyle silny, że chyba sobie poradzę z tym stadnym bykiem i przejmę te łanie jego, tak?
i dochodzi do bezpośredniej konfrontacji. Na początku jest taki konkurs ryków, byki się przedrzeźniają, tak? Jeden ryknie, drugim odryknie i czasami po tym konkursie ryków już dojdzie do rozstrzygnięcia, kto jest silniejszy. Ale czasami ten konkurs nie wystarczy. I często słychać w lesie, że stoją dwa byki obok siebie i to nie w odległości 50 metrów czy tam 20 metrów, one czasami stoją obok siebie, na 5-6 metrów i ryczą do siebie i się przedrzeźniają. A drugim odpowiada. I atmosfera się rozkręca, emocje rosną i jeżeli ten konkurs ryków nie przyniesie efektów, to byki stają przed sobą, jest tak zwany marsz równoległy. Byki chodzą obok siebie i oceniają się na oko, który z nich jest mocniejszy. Czasami bywa, że słabszy stwierdzi, że no, wolę się wycofać, lepiej nie walczyć. Ale jeżeli ten marsz równoległy, ta obserwacja nie rozstrzygnie, to dochodzi do walki. Ale przed całą walką jest jeszcze taki charakterystyczny ryk, który nazywamy gonem i który jest faktycznie wyzwaniem do walki. I on brzmi bardzo charakterystycznie. Walki czasem trwają parę sekund, a czasami kilka minut i te byki potrafią być mocno zmęczone po tej walce. Ale zawsze ten, który wygra, przejmuje chmarę i ogłasza, że wygrał. I ogłasza to też takim charakterystycznym rykiem. Pokazuje, że on tu jest królem. To jest jego miejsce, to są jego łanie i wszyscy konkurenci mają się trzymać z daleka. Głos tryumfu. Rykowisko sobie trwa. Rykowisko trwa sobie około miesiąca. Przez ten czas z tego rykowiska byki w ogóle nie żerują. One przed rykowiskiem, my je nazywamy, że one są kraśne albo łojne, a po rykowisku są spadłe. Potrafią tracić 30% masy swojego ciała. Przez całe rykowisko nie jedzą. Podobnie niektórzy myśliwi, jak na rykowisko jeżdżą, to też potrafią stracić 30% masy ciała, jeżeli się tak mocno zaangażują w to polowanie. I po miesiącu rykowisko mniej więcej po miesiącu wygasa i też to możemy to wygasanie rykowiska poznać po ryku. Byki już nie ryczą tak intensywnie, ich głos jest zmęczony, takie to chrypienie jest takie opadające, zanikające, byki są zmęczone, rykowisko się kończy. Koniec rykowiska w wykonaniu byków brzmi tak. Cichy, mocno już taki zachrypnięty, słaby, byk leży gdzieś tam w swojej ostoi, podnosi głowę i delikatnie zaznacza, że jest, ale to już jest koniec rykowiska. Jeszcze jako ciekawostkę pokażę Państwu, jak się odzywa łania na rykowisku. W ogóle jak się odzywa łania. Byki wiemy już, że ryczą intensywnie, ale one ryczą przez rok, przez okres rykowiska, a łanie potrafią przez cały rok wydawać sobie dźwięki, które nazywamy ględzeniem. Tak jak się mówi, czy stare ciotki ględzą, tak samo ględzą łanie. One w ten sposób przywołują resztę chmary, przywołują swojego cielaka, jeżeli się gdzieś zaplącze, potrafią ostrzec byka przed niebezpieczeństwem. Ględzenie
no nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy z języka łyskot ględzenie trafiło do języka potocznego, czy na odwrót, ględzenie głos łani. Krótkie nosowe takie eng, ale czasami pójdziemy na spacer do lasu, usłyszymy taki głos, nawet nie zobaczymy jedynie, nawet nie wiemy, co się stało. A to po prostu łania, licówka, ostrzegła chmara, że coś się dzieje, po cichutku się zabrały jelenie, tak? Następnym głosem, który Państwu pokażę, to będzie głos Daniela. Daniel nieco mniejszy od mocno, dużo mniejszy od jelenia, też z rodziny zwierząt płowych. Odzywa się zupełnie inaczej. Jego okres godowy nazywa się bekowiskiem. I za chwilę jeszcze pokażę też łosie. O co mi chodzi? Chcę pokazać Państwu, dlaczego my myśliwi nazywamy jelenia królem puszczy. Właśnie ze względu na ten głos jego. Daniel odzywa się już zupełnie inaczej. On chodzi po lesie i beka. Tak, czasami po większej ilości Coca-Coli nam się beknie, podobnie robi Daniel. Chodzi po lesie i beka. Nie ma już w tym głosie tej namiętności, tej emocji. Jest bekanie. Tak samo on podrzuca tą głowę, ten wieniec i sobie beka. Zwykłe bekanie.